Sobotnie sprinty trafiły do rzeczywistości, do świata Formuły 1 w zeszłym sezonie. W tym roku mamy trzy takie weekendy. Pierwszy z nich już za pasem na Imoli. Zapraszam. Sokolimokiem, Mikołaj Soku, przed nami weekend na torze Imola, pierwszy europejski wyścig w tym sezonie Formuły 1 i oczywiście pierwszy z trzech, podczas którego mamy w tym roku format z sobotnim sprintem. To jest rzecz sprawdzana już w zeszłym roku, podczas trzech wyścigowych weekendów. Tyle samo takich sprintów mamy też i w tym roku. Później po Imoli także Red Bull Ring oraz Interlagos pod koniec sezonu. Oczywiście format już sprawdzony, tak jak mówiłem, w sezonie 2021, ale po pierwsze jest trochę zmian, a po drugie, no, Wciąż to jest pewna nowość, więc myślę, że pytania na ten temat będą się powtarzały. Dlatego warto przed rozpoczęciem weekendu na spokojnie sobie wszystkie niuanse tego, tego formatu omówić. Oczywiście, kwalifikacje mamy już w piątek o godzinie. 17. .00. Normalna godzinna sesja z podziałem na Q1, Q2 i Q3, tak jak do tej pory. Natomiast różnica jest taka, że jej wyniki tegoż właśnie, tej, tych właśnie kwalifikacji określają nam kolejność na starcie nie do wyścigu w niedzielę, tylko do właśnie sobotniego sprintu. Na Imoli to będzie 21 okrążeń, czyli dokładnie 1 trzecia niedzielnego dystansu. W niedzielę mamy 63 okrążenia toru imienia Ensa i Dina Ferrari, natomiast w sobotnim sprincie to będzie dokładnie Jedna trzecia w kolejności właśnie z piątkowych kwalifikacji. Co jest ważne, to oczywiście fakt, że przed kwalifikacjami mamy tylko jeden trening, tylko godzina na przygotowania, właśnie też w piątek, i to oczywiście oznacza, że, no, po pierwsze, praca z poprawkami, praca ze zmianami w samochodach, które oczywiście na tym etapie tego, tej zupełnie nowej ery technologicznej, w Formule 1, każdy zespół oczywiście stara się poprawiać swoje, swoje konstrukcje, ale podczas takiego weekendu, jak ten, taka praca jest mocno utrudniona, bo po pierwsze, mamy tylko 60 minut na przygotowanie. Samochodów do kwalifikacji i później do obu wyścigu, do sobotniego i do, i do niedzielnego. No i także w tym czasie musimy ewentualne poprawki sobie zbadać i, i ocenić. Później, oczywiście, mamy trening w sobotę. Znowu jest 60 minut do pojeżdżenia, ale to już się odbywa w warunkach parku zamkniętego, czyli żadnych poprawek dużych w ustawieniach, żadnych zmian, jeśli chodzi o konfigurację samochodu, nie można wprowadzać. Mamy specyfikację auta praktycznie zamrożoną od początku piątkowych kwalifikacji. Więc jeżeli ktoś ma dużo rzeczy do przetestowania i do sprawdzenia, to na to właściwie ma tylko 60 minut. Jeżeli ktoś rozpocznie ten weekend z impatem, z dobrymi ustawieniami, kierowca będzie się czuł komfortowo w samochodzie, to oczywiście sprawa jest dość prosta. Natomiast jeżeli trzeba popracować, poszukać, sprawdzić różne, różne możliwości, no to tego czasu właściwie nie ma. Nawet nie to, że jest mało, po prostu nie ma takich możliwości, żeby sobie na spokojnie szukać jakichś rozwiązań, badać w symulatorze, brać dane właśnie z fabryki, z symulatora, sprawdzać je na drugi dzień. Takiej opcji podczas weekendu ze sprintem po prostu nie ma. Mamy 60 minut na dowolną pracę z samochodami, później już zamrożona specyfikacja, park zamknięty i to, co mamy, to mamy i z tym jedziemy kwalifikacje. Sprint w sobotę i oczywiście wyścig w niedzielę. Oczywiście, jeżeli mamy zmianę warunków atmosferycznych, na co podczas tego weekendu się rzecz jasna zanosi, to pewnego rodzaju modyfikacje są dozwolone, ale dotyczą w zasadzie tylko obszarów chłodzenia w samochodzie, czy to jednostki napędowej, czy hamulców. W związku z czym, jakieś tam zmiany poziomu tylnego skrzydła, chociażby, to już jest niedozwolone. Także trzeba zgadywać. Ustawienia, zgadywać warunki dużo wcześniej niż normalnie. Normalnie mamy czas jeszcze w sobotę. Po trzech sesjach treningowych jeszcze można mówiąc kolokwialnie grzebać w samochodzie i wprowadzać zmiany w ustawieniach podczas takiego weekendu ze sprintem. Takiej możliwości, tak jak mówię, już praktycznie nie ma. Zmiana w przepisach, w przepisach właściwie w nazewnictwie w statystykach jest taka, że w tym sezonie oficjalnie zdobywcą pole position, pole position zapisywane do statystyk będzie zwycięzca piątkowych kwalifikacji, czyli kierowca, który Wygra kwalifikację będzie najszybszy na pojedynczym okrążeniu. Ten, ten właśnie zawodnik będzie miał w swoich statystykach odnotowane zdobycie pole position, a więc łatwo, oczywiście, można się domyślić, że niekoniecznie zdobywca pole position będzie startował do wyścigu niedzielnego z pierwszego pola, bo oczywiście w sprincie może zająć dalszą pozycję. Może także mieć kary za jednostki napędowe, za elementy jednostki napędowej. W takiej sytuacji te kary są oczywiście przyznawane na, na polach startowych w niedzielę, a nie do sobotniego sprintu, więc dużo łatwiej jest sytuacji, w której kierowca zdobywający pole position, tak naprawdę z tego pole position w niedzielę nie startuje. Do tej pory w takich normalnych weekendach było tak, że jeżeli ktoś wygrał kwalifikację, ale później dostawał karę, to oczywiście pole position nie zdobywał, nie miał tego w swoich statystykach, chociażby nie wiem, Lewis Hamilton, kiedy go wykluczono kiedyś w Hiszpanii za zbyt małą ilość paliwa w zbiorniku, Michael Schumacher, kiedy w Monaco już w barwach Mercedesa wygrał kwalifikację, ale był cofnięty o 5 pozycji za kolizję z poprzedniego wyścigu, też pole position oficjalnie nie zdobył. Teraz to się oczywiście może zmienić, może być tak, że zawodnik, który Polpozycja zdobyła, wcale z pierwszego pola w niedzielę do wyścigu nie ruszy. I druga zmiana, dużo bardziej istotna, jeżeli chodzi o przebieg walki o tytuły, o pozycję w klasyfikacji Mistrzostw Świata, czy kierowców, czy konstruktorów, to jest zmiana systemu punktacji w sprintach. W zeszłym roku były, były to punkty dla pierwszej trójki na mecie 3-2-1, natomiast w tym sezonie są to punkty dla pierwszych 8 kierowców, 8 punktów dla zwycięzcy sprintu, później. Aż do ósmego miejsca, za które jest jeden punkcik, co jeden punkt jest różnica, w związku z czym całkiem sporo całkiem sporą zdobycz można z takiego weekendu wyścigowego wywieźć. 25 punktów za zwycięstwo w Grand Prix, 8 punktów za wygranie sprintu, punkt za najszybsze okrążenie. No, sporo się tego generalnie nazbierało, więc to może być istotne jeśli chodzi o walkę o mistrzowski tytuł. Pozostałe kwestie właściwie bez zmian, czyli startujemy na dowolnych oponach do, do sprintu. Nie trzeba zmieniać opon, nie trzeba zjeżdżać do alei serwisowej, 21 okrążeń, więc można spokojnie cisnąć. No oczywiście ciekawe jest to, czy wybieramy mieszanki pośrednie, czy mieszankę miękką na, na sprint. W zeszłym roku na Silverstone, czy Alonso, czy Raikkonen pokazali, że alternatywna strategia może przynieść tutaj powodzenie. Ale oczywiście wszystko będzie zależało od zachowania opon podczas tego weekendu na torze, który przecież jest dość mało znany, Kierowcom. Inny mamy też przedział opon, oczywiście, mieszanek na weekend sprinterski. Normalnie to jest 13 kompletów opon, 2 twarde, 3 pośrednie, 8 aż miękkich. Tym razem to są 2 twarde, 4 pośrednie i 6 zaledwie kompletów opon miękkich, z których trzeba korzystać. W piątkowych kwalifikacjach, więc troszkę niby mniejszy zapas, ale też oczywiście mniej możliwości do wykorzystania tych opon, mniej sesji treningowych, mniej czasu na to, że de facto, natomiast więcej walki, więcej podczas każdego dnia mamy coś, co się dzieje od strony sportowej, czyli kwalifikacje w piątek, sprint w sobotę, wyścig w niedzielę. Jest o co walczyć kosztem oczywiście tego czasu na przygotowania, czasu na pracę z samochodami, czasu na sprawdzanie. Poprawek, no już wiemy, że niektóre zespoły te poprawki na IMOLE przywożą, natomiast no, ich sprawdzenie, zbadanie ich skuteczności, dobór ustawień to oczywiście staje się dużo większym wyzwaniem. No wciąż uważam, że największą zaletą sprintów, jedną z największych zalet jest to, że odbywają się sporadycznie. Nie jest to stały element kalendarza, a raczej takie miłe urozmaicenie wyścigowych weekendów, dodatkowe wyzwanie, jak to się sprawdzi akurat na Imoli, czas pokaże już w ciągu najbliższych dni, przekonamy się, jak to będzie wyglądało. Sam tor oczywiście. Absolutna klasyka, prawdziwy old school, dość wąski, pagórkowaty, takie różnice poziomów. To jest zawsze coś fajnego i dla kierowców, i przy oglądaniu zmagań. Tor podstępny, tor, który potrafi ugryźć. O tym oczywiście przekonali się kierowcy w dwóch poprzednich edycjach, kiedy nieco awaryjnie Imola trafiła do kalendarza. Teraz już wiemy, że zagości na dłużej, jeszcze na parę lat już jest kontrakt podpisany. Także fajnie, że takie stare, klasyczne obiekty wciąż znajdują miejsce w kalendarzu. Oczywiście. Jedna strefa DRS z detekcją przed rywatcą za to dosyć długi ten dojazd do szykany Tamburello. Poza tym, właściwie, niewiele szans, niewiele możliwości do wyprzedzania, ale tak jak mówię, sporo wyzwań żwirek czai się na poboczu. Tor, który zespoły kierowcy raczej mało znają, zwłaszcza jeżeli chodzi oczywiście o tegoroczne konstrukcje. Tu jeszcze jeden dodatkowy haczek, budowa podłogi w tegorocznych samochodach sprawia, że najeżdżanie na tarki, które na Imoli w paru miejscach się przydaje oznacza duże ryzyko, jeśli chodzi o potencjalne uszkodzenia elementów w podłodze, już nie mamy takiej konfiguracji, że po środku mamy deskę, a boki podłogi są nieco wyżej, tam prześwit jest nieco większy tak było w tej poprzedniej generacji samochodów, tych obecnych tak już nie ma, tam mamy te kanały, które generują docisk, w związku z czym tu jakiekolwiek uszkodzenia powodują automatycznie pogorszenie balansu, pogorszenie prowadzenia, słabszą przyczepność, więc kierowcy będą musieli po prostu na tarki dodatkowo uważać. Rzecz jasna, cały czas mało części zapasowych w poszczególnych zespołach. Limity wydatków w tym sezonie, jeżeli to jeszcze złożymy z koniecznością rozwoju, przywożenia nowych części, opracowania poprawek, no to robi się to naprawdę trudny sezon od strony zrozumienia samochodów i pracy nad nimi, poprawiania ich. Osiągów czy walki z jakimiś problemami, które nawet czołowe zespoły też przecież mają. Mercedes nie ma tempa. To, że samochody podskakują, dobijają, to jest jakby jedna rzecz. Ważniejsze jest to, że tempa po prostu nie ma. Red Bull z kolei awaryjny, natomiast na tym tle ekipa Ferrari wydaje się być fenomenalnie przygotowana do sezonu. Samochód, który rozumieją chyba najlepiej, jeśli chodzi o czołowe zespoły nie ma tam jakiegoś chaosu przy wprowadzaniu poprawek, przy poszukiwaniu tempa, raczej taka spójna, konsekwentna praca, też oczywiście tam z drobnymi przygodami, wpadkami czy awariami, natomiast w kontekście całej sytuacji w czołówce to Ferrari ma naprawdę solidne papiery, żeby przed własną publicznością, przed tysiącami tifozji zabłysnąć i zdobyć kolejny fantastyczny wynik, chociaż oczywiście ten format weekendu ze sprintem to może jakieś pewne Niespodzianki przyszykować. A jakie niespodzianki, czy takowe będą, o tym oczywiście przekonamy się w ciągu najbliższych dni. Serdecznie zapraszam, rzecz jasna, jak zwykle, Eleven Sports. Cały weekend na żywo będę miał przyjemność komentować wszystkie sesje razem z Michałem Gąsirowskim, więc zapraszamy serdecznie do wspólnego przeżywania emocji i mam nadzieję, że tutaj, w tym miejscu spotkamy się po wyścigowym weekendzie. Do zobaczenia.